punktu widzenia ekologicznego chwasty ogrodowe czy polne nazywane są roślinami towarzyszącymi. Wyrastają w każdym ogrodzie, wpływając negatywnie na uzyskiwany plon oraz efekt dekoracyjny roślin ozdobnych czy trawnika. Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o składniki pokarmowe, wodę oraz światło, co może wpłynąć na zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Są także żywicielami wielu chorób przenoszących się później na pielęgnowaną przez nas zieleń. W tym odcinku powiemy, jak walczyć z chwastami za pomocą takich środków jak Sprinter Efekt 24 i Starane. Uwzględniając zakres działania preparatów chwastobójczych, czyli herbicydów, można wyróżnić herbicydy nieselektywne, totalne, które zwalczają wszystkie chwasty, takie jak Sprinter i Efekt 24, oraz herbicydy selektywne, które zwalczają określone grupy chwastów, takie jak na przykład Starane. Sprinter 350 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzenia roztworu wodnego. Jest przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Jest dolistnym herbicydem układowym pobieranym przez zielone części roślin, liście, pędy i niezdrewniałą korę. Przemieszcza się on w całej roślinie, dociera do jej części podziemnych i powoduje zamieranie roślin. Pierwsze objawy działania środka są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Ciecz roboczą przygotowujemy zgodnie z etykietą dołączoną do opakowania. Następnie odmierzoną ilość środka wlewamy do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Uzupełniamy go pozostałą ilością wody, mieszamy i sporządzoną cieczą użytkową wykonujemy oprysk. Nieselektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym jest także preparat o nazwie Efekt 24. Jest to środek pochodzenia naturalnego, niszczy zielone, nadziemne części roślin, zwalcza również mech. Najlepiej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju. Środek nie wykazuje działania doglebowego, nie stwarza więc zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Nie zawiera glifosatu. Starane trawniki jest środkiem chwastobójczym w postaci płynu do sporządzenia emulsji wodnej, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, takich jak mniszek, babka, koniczyna, bylica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa żegawka czy krwawnik pospolity. Preparat również działa układowo, dlatego jest najskuteczniejszy w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Nie należy kosić trawnika na 3 dni przed opryskiem, aby chwasty podrosły, a także przez 3 dni po oprysku, aby umożliwić przemieszczenie się środka do korzeni. Dawka 10 ml środka wystarcza do ochrony od 250 do 500 m2. Środki chwastobójcze należy stosować podczas dobrej, bezwietrznej pogody na wilgotną glebę. Pamiętajmy także o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.